La mia stella è una stella fra due. Brola a cuore. Una fiamma sempre accesa. E un sorriso fra la gente. Film z serii Stellina, odcinek 143. La mia stella è veramente la più bella. Io oramai non potrei più vivere, oh, senza di te. La mia stella è veramente la più bella. È la mano che mi guida nel cammino. La mia stella è la speranza. Quella luce che c'è in me. Reżyseria. Vuoi sposare? Chcesz się ożenić z Mirellą? Ma non puoi. Nie możesz tego zrobić. No. Dlaczego? Kto mi w tym przeszkodzi? Te lo dico io perché non vuoi sposare. Ja ci to mówię. Avanti, parli. Przecież ty jej nie kochasz. Moje uczucia nie mają z tym nic wspólnego. Mirella jest bardzo chora. W każdej chwili może umrzeć. Zasługuje na odrobinę szczęścia. To mój obowiązek. Może jeszcze się zastanowisz. Ona się nie zastanawiała, kiedy ratowała mi życie. Po prostu to zrobiła i już. Zajęła się moją córką. Myślała tylko o nas. Przecież kochasz Stellinę. Dlaczego chcesz o tym zapomnieć? Mam obowiązek uczynić dla niej coś dobrego, nie rozumiesz? Jesteś zupełnie ślepy. Ona nie jest taka, jak myślisz. Znowu zaczynasz. Wiem, co mówię. Musisz mi wierzyć. Co ona ci zrobiła? Skrzywdziła cię? Nie. Po prostu jej nie lubisz. Dlaczego? Nie o to chodzi. Uprzedziłeś się do niej. Daj mi chociaż jeden powód, dla którego miałbym ci uwierzyć. Nie mogę. Po prostu nie możesz jej nic zarzucić. Ja czuję, że coś jest nie tak. Ona jest fałszywa, zakłamana. Jesteś niesprawiedliwy. Nie masz prawa jej obrażać. To prawda, że Mirella nie jest doskonała. Nie jest bez wad. Nie jest bardzo uczuciowa, czuła, taka jak powinna być kobieta. Ale tu nie chodzi o miłość. Chodzi o litość. Muszę jej dać trochę radości, która być może przedłuży jej życie o miesiąc, o rok. Nie mogę się wycofać. Nawet nie chciał na mnie spojrzeć. Trzymał w ręku książkę. Nie wiedział, co z nią zrobić. Powiedziałam, że chcę go o coś zapytać. Powiedział, że jest bardzo zajęty, że nie ma czasu. Zajęty. O co chciałaś go zapytać? O kotka. Jakiego kotka? Maria Rosa poprosiła mnie o kotka. Chciałam się dowiedzieć, czy się zgodzi. Co powiedział? Zgodził się. Gdzie znajdziesz kotka? Jeszcze nie wiem. Będę musiała się rozejrzeć. Nie będziesz musiała. Dlaczego? Moja sąsiadka ma kotkę, która właśnie urodziła 5 kotków. Są przecudne. Myślisz, że dałaby nam jednego? Nawet wszystkie. Ma już dość 6 kotów. Przynieś go jak najszybciej. Mała nie może się doczekać. Przyniosę go jutro. Dziękuję. Teraz pójdę trochę odpocząć. Do jutra. Do zobaczenia. Zupełnie się załamała. Jest zrozpaczona. Teraz położy się i zacznie płakać. Już nie wiem, jak ją mam pocieszać. Co się stało? Wszystko się zaczęło, kiedy weszła do salonu. Zobaczyła ich razem. Weszła, żeby powiedzieć, że kolacja gotowa i zobaczyła ich, jak się obejmowali. I całowali. Niemożliwe. Tak było. Potem usłyszała, jak się umawiają na wieczór. E ha sentito che stavano facendo dei piani per uscire. Ma insomma, quei due erano dei piani, sono te. No, non dire così, Gianluca. Gianluca non è niczemu winien. Ma scusa, nie gada. Przecież stracił pamięć, nie rozumiesz? Ale zakochał się w Stellinie. Narobił jej kłopotów, a teraz wychodzi stamtąd.
Beh, cosa vuoi che ti dica? Sama nie wiem. Non so cosa pensare. Martwię się. Le cose vanno avanti in questo modo. Tak dalej być nie może. Coś się wydarzy. Stellina jest taka zazdrosna, bardzo cierpi. A tamta szantażuje Gianluca tą swoją chorobą serca. Spodziewam się najgorszego. Boję się o Stellinę. Ja też. Biedaczka. Wyobrażasz sobie, co czuję, widząc własnego męża, który obejmuje i całuje inną kobietę, a potem idzie się z nią zabawić. Ja bym oszalała. Masz rację. Stellina przypłaci to zdrowiem. Nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że wreszcie się otrząśnie. Ale jak? Musi się wreszcie zdecydować. Na co? Nie wiem. Nie może pozwolić, żeby jej wszystko odebrała. Muszę już iść. Nie mogę tu siedzieć cały dzień. Pójdę po tego kotka. Dobrze. Do zobaczenia. Dzień dobry. Wie pani, co właśnie powiedział Gianluca? Nie. Że ma zamiar ożenić się z Mirellą. Ożenić się? Przecież jest żonaty ze Stelliną. Wiem, ale nie mogę mu tego powiedzieć. Próbowałem go przekonać, żeby zmienił zdanie, ale jest bardzo uparty. Powiedział, że Mirella jest dobra, że dużo jej zawdzięcza, że jest umierająca, że jest zobowiązany dać jej szczęście. To już postanowione. Być może. Ale nie wiadomo, czy ona się zgodzi. Przecież jej właśnie o to chodzi. Zrobi wszystko, żeby go zdobyć. Wiem, to poważna sprawa. Chciałabym pana o coś prosić. Słucham? Proszę o tym nie mówić Stellinie. Ona za bardzo cierpi. Dobrze. Dlaczego znowu chcesz być ze Stelliną? Marta ci się nie podoba? Nie bawi się z tobą? Nie jest dla ciebie dobra? Nie może pani narzekać. Ja dla niej robię wszystko. Chodzę z nią na spacery, czytam jej bajki, nawet gram z nią w piłkę. Czasami. To prawda. Marta bardzo się o ciebie troszczy. Nie tak jak Stellina. To przez Stellinę się skaleczyłaś. Miałaś zastrzyki i zjadłaś coś, co ci zaszkodziło. Marta fa solo quello che le dice Stellina. A me non dar retta. Wcale mnie nie słucha, słucha tylko Stelliny. Marita to grzeszna dziewczynka i to się już nie powtórzy, prawda? Mama nie lubi niegrzesznych dzieci. Ja jestem dla ciebie bardzo dobra. Kupuję ci ubranka, zabawki. Stellina powiedziała, że da mi kotka. Co? Kotka. Naprawdę obiecała ci to? Zapomnij o tym. Nie chcę żadnych zwierząt w domu. Ale ja chcę. Nie zaczynaj. Tym razem mnie nie przekonasz. Proszę cię, nie, ani myślę. Co tu się dzieje? Nic, co jej jest? To tylko kaprysy. Marita jest rozpieszczona. Jak jej czegoś odmawiam, zaczyna płakać. O co chodzi? Mój kotek. Myśli, że dostanie kotka, chyba żartuje. Dlaczego? Ja się zgadzam. Chcesz jej pozbawić tej przyjemności? Zwierzęta w domu przecież, one są brudne. Nie ma w tym nic złego. Wszystkie dzieci mają zwierzątka, z którymi się bawią. Marita nie ma. Nie ma przyjaciół, nie ma rodzeństwa, nie może być ciągle sama. Ale pamiętaj, że ja się nie zgadzam. Zwierzę w domu to choroby i brud. Nie przesadzaj. Zgodzę się. Zrobię to dla dziecka. Będziesz miała kotkę. Cieszysz się? Tak. A teraz idź pobaw się z Martą. Idziemy, Marita. Masz ochotę gdzieś pójść? Tak. Pójdziemy na kolację, a potem pójdziemy potańczyć. Potańczyć? Już tak dawno nie tańczyłam. A więc cieszysz się. Wiesz już, gdzie pójdziemy? Idziemy? Tak. Przygotujmy się. Słyszałam, że to wspaniałe miejsce, tak? Tak. W takim razie pójdziemy tam. Chcę być dzisiaj bardzo elegancka. Na szczęście kupiłam sobie coś nowego. Miałam nadzieję, że mnie zaprosisz. I doczekałaś się. Hai ragione, amore mio.
Sono felice. Jestem taka szczęśliwa. Chiedo scusa. Suppongo che ricorderai come si balla, no? Sì, certo, mi auguro di sì. Jeszcze pamiętasz, jak się tańczy? Mam nadzieję. Chociaż już dawno nie tańczyłem. Zaczniemy wszystko od nowa. Najpierw pójdziemy na kolację. Dokąd pójdziemy? Jeszcze nie wiem. Razem wybierzemy. To chyba wszystko jedno. Najważniejsze, że będziemy razem. Stellina, powiedz Teresie, że nie będzie nas na kolacji. Idziemy do restauracji, a potem idziemy potańczyć. Wrócimy późno. Dobrze. Jestem taka szczęśliwa. Co ci jest? Chciałam wyrzucić śmieci i zastałam ich dwoje. I co? Całowali się. Idą razem na kolację. Skąd wiesz? Rozmawiali o tym. Ona kazała mi cię uprzedzić, że nie będą na kolacji, że późno wrócą. Nie martw się, musisz być cierpliwa. Wiesz przecież, jaka jest sytuacja. Gianluca jest przekonany, że ona jest chora. Dlatego tak się zachowuje, rozumiesz? Dlatego ją całuje, obejmuje, pieści, dotyka. Wiesz, że to wina Mirelli. To boli. Ciągle mam ich przed oczyma, jak się całują. Jak pomyślę, że idą razem tańczyć, będzie ją obejmował, ściskał. Nie wytrzymam tego. Rozumiem cię. Bardzo ci współczuję, ale nie przejmuj się. To oszustwo nie może przecież trwać wiecznie. Nie wiem. Nie załamuj się, Stellina. To mnie wykończy, zobaczysz. Masz gorączkę. Źle się czujesz? Trochę. Musisz się położyć, bo inaczej się rozchorujesz. Nie, trochę chcę popracować. Co chcesz zrobić? Nie nalegaj, chciałabym ci pomóc. Zostaw to, położysz się do łóżka. Przyniosę ci ziółka, zostaw wszystko. Chcę coś robić. Muszę pokonać moją słabość. Muszę zapomnieć. A więc cię zaprosił. Tak się cieszę, jestem naprawdę szczęśliwa. Mam nadzieję, że rozumiesz, że mam w tym duży udział. Bardzo mi pomagasz. Moja rozmowa z Gianluką była decydująca. A on wypełnia twoje zalecenia. Powiedziałem mu, że potrzebujesz trochę rozrywki. Że musisz cieszyć się życiem, bo w każdej chwili możesz umrzeć. Gianluca jest teraz w moich rękach. Dlaczego wcześniej nie wpadłam na ten pomysł z chorobą? Nie zapominaj, że to był mój pomysł. Pamiętam. Zapłacę ci, nie martw się. Jestem gotowa wydać wszystko, żeby zrealizować moje plany. Jesteś już bliska celu. Gianluca chce cię uszczęśliwić w ostatnich chwilach twojego życia. Wiesz już, co mu odpowiesz, kiedy poprosi cię o rękę? Myślisz, że to zrobi? Przecież tego właśnie chcesz. Oczywiście. Na początku myślałam, że to niemożliwe, ale teraz wiem, że będzie mój na zawsze. Ale najpierw muszę się pozbyć Stelliny. Wtedy łatwiej mi będzie go przekonać do wyjazdu za granicę.
A ponieważ Gianluca w paszporcie ma wpisany stan wolny, za granicą znikną wszelkie trudności. Jesteś wspaniała, pomyślałaś o wszystkim. No pewnie. A na razie muszę go zdobyć do reszty. Pozbyć się Stelliny. Ale musi być zła biedaczka, wyobrażasz sobie? Jej dotychczasowe cierpienia to jeszcze nic. Ja sprawię, że jej życie stanie się nie do zniesienia. Musisz już iść. Muszę się przygotować do wyjścia. Życzę miłego wieczoru. Nie zamierzam marnować takiego wieczoru. Możesz być pewien. Właśnie wychodzę. Jeśli zadzwoni do mnie Garcia, proszę mu powiedzieć, żeby przyszedł jutro. Dobrze. Po co ten termometr? Marita źle się czuje? Nie. To dla Stelliny. Co jej jest? Ma gorączkę. 38,5. Jestem gotowa, kochanie. Idziemy? Zostawiłeś wiadomość? Chodźmy. Poczekaj. Zastanawiam się, czy powinniśmy wychodzić. Dlaczego? Właśnie się dowiedziałem, że Stellina źle się czuje i ma gorączkę. Chora? Tak. Pewnie się przeziębiła, to nic poważnego. A jeśli jej się pogorszy, wtedy zadzwonimy do doktora Chirogi. To proste. Może ty ją zbadasz, jesteś lekarzem. Ja? Tak. Tak się cieszyłam z tego wieczoru, a ty każesz mi się zajmować Stelliną. Może przełożymy to na jutro? Nie, kochanie, proszę cię. No dobrze, jak chcesz. Gdyby coś się działo... Na stoliku jest numer telefonu do doktora Chirogi. Dobrze. Do zobaczenia. Może tędy, do garażu. Buonanotte, Teresa. Buonanotte. Jak się czujesz? Przyniosłam ci aspirynę. Dziękuję. Lepiej? Dziękuję. Przeszło ci troszkę? Masz jeszcze dreszcze? Po tym spadnie ci gorączka. Mam nadzieję. Dziękuję. Wyszli? Przed chwilą. On wie, że jesteś chora. Powiedziałaś mu? Musiałam, bo zobaczył termometr. Zapytał, czy to Marita źle się czuje. Musiałam mu powiedzieć. Zmartwił się. Nie chciał nigdzie wychodzić. Naprawdę? Naprawdę. Ale wyszedł. On cię kocha. Tego możesz być pewna. To dlaczego z nią wyszedł? Nie płacz. Źle się czujesz, bo ciągle się martwisz. Denerwujesz się. Mówiłam ci, że w końcu się rozchorujesz. Musisz przestać się tak przejmować, bo będzie jeszcze gorzej. A teraz zmierz temperaturę. Przecież przed chwilą mierzyłam. Chcę wiedzieć, czy już spadła. No, zmierz. Gianluca powiedział, że jeśli to konieczne, mamy wezwać lekarza. Nie chcę żadnego lekarza. Nie potrzebuję. Nie potrzebujesz. Jesteś taka wrażliwa. Taka słaba. Tacy ludzie jak ty szybko się załamują. Pamiętam, kiedy Sergio był mały, zawsze jak miał jakiś egzamin, dostawał gorączki.
si ammalava e gli veniva la Fatta, potem znikała, jak andata, ręką odjął. Mogę wyjąć? Nie, jeszcze chwilę. Ale jesteś niecierpliwa. Za bardzo się wszystkim przejmujesz. Mia cara, prendi tutto troppo sul serio, troppo seriamente. No, pokaż. Vediamo, vediamo, fammi guardare. Allora, quanto? Ile? No, si sta Już, spada. Kilka kresek. Aspiryna ci pomoże. Vedrai che con l'aspirina ti rimetterai. Szybko wyzdrowiejesz. Senti, perché non vai? Idź już odpocząć. Nie zostawię cię samej. Przecież widzę, że zasypiasz. Nieprawda. Zawsze chodzisz wcześnie spać. Idź już. Nie, proszę cię. Ja też spróbuję zasnąć. A jeśli będziesz czegoś potrzebowała? W razie czego zawołam cię. Na pewno? Dobranoc. Śpi dobrze. Do jutra. Co tu robisz? Zostawiłam otwarte drzwi, ale nie przyszłaś, więc ja przyszłam do ciebie. Jestem trochę chora, dlatego do ciebie nie przyszłam. Ale nie możesz tu zostać. To nic, zostanę z tobą, będę się tobą opiekować. Dobrze, położysz się koło mnie? Zdejmij kapciuszki. Skakuj. Zobacz, kto tu jest. Nicola jest z tobą? Wzięłam go, kiedy Marta chciała go wyrzucić do śmieci. Będzie z nami spał, dobrze? Ale musimy go schować, bo go zabiorą. Masz rację. Zobacz, jak mu dobrze. Źle się czujesz? Już nie. Ja cię wyleczyłam. To ty mnie wyleczyłaś. Kiedy dasz mi kotka? Już niedługo. Twój kotek jest śliczny. Cieszysz się? To kotek czy kotka? Nie wiem, kotek albo kotka. A teraz czas spać. Już późno. Dobranoc, kochanie. Kolorowych snów. Dzień dobry. Co słychać? Wszystko dobrze, dziękuję. Jak się czuje Stellina? Trochę lepiej. Tak? To dobrze. Nie musiałaś wzywać lekarza? Nie, nie chciała, żeby zawracać mu głowę. Ale dzisiaj jeszcze poleży. Tak, chciała już wstać, ale jej nie pozwoliłam. Jest osłabiona gorączką. Wczoraj naprawdę źle się czuła. Powinna jeszcze zostać w łóżku. Chciałem się tylko dowiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry. Zobacz, co przyniosłam. Co to jest? Kotek. Jaki śliczny. Musiałam go włożyć do pudełka, bo wystawiał pazurki. Piękny. Prawda? To mały diabełek. Zobaczymy. Nie na tacy. Może nawet Stellina się rozchmurzy. Jest smutna, jest załamana. Wyobraź sobie, że wczoraj w nocy ci dwoje poszli tańczyć.
Ma che coraggio, non ci manca. Jeszcze tego brakowało. Sì, fatto sta. Ona to naprawdę źle znosi. Jest bardzo smutna. Sì, purtroppo è molto triste, molto depressa. Załamana i nerwowa. La vedo così male, tanto nervosa, tanto è normale. Staremo a vedere. Może ty ją rozweselisz. Fare qualcosa per Stellina. Andiamo? Chodźmy. Ciao, vado Teresa. Ah, già la scatola. Pudełko. Zasnęłam. Przyniosłaś kotka. Jaki śliczny. Podoba ci się? Jest prześliczny. Maria Rosa będzie szczęśliwa. Chodź, malutki, pokaż się. Dziękuję ci. Nie musisz dziękować. Podobno źle się czujesz. Co się dzieje? Wiele się wydarzyło. Rozchorujesz się odtąd. Musisz być silna. Ale co ja mogę zrobić? Co ty masz w żyłach? Krew czy wodę? Na twoim miejscu już dawno oddałabym jej nauczkę. Wiesz, że mam związane ręce. Otrząśnij się wreszcie. Odbierz Gianluca. Pozwolisz, żeby ci go zabrała? On jest twoim mężem. Kocha cię. Pozwolisz jej na to? Nie, ale... Ona kłamie, nie możesz mieć dla niej litości. Nie o to chodzi. Gianluca cię kocha. A ona ci go ukradła. A nie było tak? Teraz ty go ukradnij. Spróbuj go odzyskać. Nie potrafię tego zrobić. Dlaczego? Bo wstydzę się, nie mogę. To naprawdę ciężki przypadek. Nic na to nie poradzę. Spróbuj przynajmniej nie zniszczyć sobie życia. Nie mogę. Kiedy ich widzę razem, jestem chora, czuję, że umieram. Dla ciebie nie ma już lekarstwa. Wiem. Może zaniesiesz małej kociaka? Tak. Zaraz do niej pójdę. Dziś w nocy pytała mnie, kiedy jej go przyniosę. Dobrze ci się z nią układa? Bardzo dobrze. To moja jedyna pociecha. Jedyna radość. Dziękuję Bogu, że mam córkę. Dziś w nocy zrozumiałem, że ją kocham. Kiedy Teresa powiedziała, że jest chora, poczułem... Nie wiem, chciałem do niej biec, pocałować, zająć się nią. A jednak wyszedłeś z Mirellą. To było straszne. Przez cały wieczór udawałem, że jestem zadowolony. Tak naprawdę chciałem wracać do Stelliny. Kiedy wreszcie skończysz tę komedię? Byłem w tłumie rozbawionych ludzi, hałas, muzyka. I chciałem stamtąd uciec. Chyba zaczynasz bredzić. Może to jest śmieszne, ale kiedy wracałem do domu, ogarnął mnie strach, że ona nie żyje. Chyba zwariowałeś. Uspokoiłem się dopiero, kiedy wróciłem do domu. Musiałem się opanować, żeby do niej nie pójść. Zupełnie oszalałeś. Nadal nie wiem, jak się czuję. Nie pytałeś o nią? Rozmawiałem z Teresą. Ale rozumiesz, że nie mogę się zbyt narzucać. Mogłaby coś podejrzewać. Zawsze jesteś taki dyskretny. Nie żartuj sobie. Nie martw się. Pójdę do niej i dowiem się, jak się czuję. Dzięki. Ty też mógłbyś to zrobić. Ale nie chcesz. Ucieszyłaby się, gdybyś do niej poszedł.
Nie wiem, jak to się stało. Ja naprawdę zamknęłam drzwi, żeby Stellina nie mogła do niej wejść. Potem poszłam spać. Ale rano dziecka nie było w pokoju. Nie było. Wstałam jak zwykle i zobaczyłam puste łóżko i otwarte drzwi. Przestraszyłam się. Nagle weszła Stellina z dzieckiem na rękach. Położyła ją do łóżka, pocałowała i wyszła. Na szczęście mnie nie widziała. Drzwi były dobrze zamknięte, na pewno? Jestem pewna. Może zapomniałaś. Nie, proszę pani. W takim razie to Maria Rosa otworzyła drzwi. Może Stellina do niej zapukała? Nie. Wczoraj Stellina miała gorączkę. Chyba, że to nieprawda. Pewnie to wymyśliła, żeby pani zepsuć wieczór. Możliwe. Albo dostała gorączki ze złości. To byłoby wspaniałe. Mój kotek. Zobacz, kochanie. Piękny. Podoba ci się? Zobacz, jaki milutki. Możesz się z nim pobawić. Zobacz. Zabierz tego kota. Odejdź, nie zbliżaj się do mnie. Chodź, pobawimy się gdzie indziej. Zaczekaj. Chcę go pokazać tacie. Idź sama, tak będzie lepiej. Nie, chodź ze mną. Tatusiu, zobacz, mam kotka. Jaki piękny, śliczny. Jak się nazywa? Śliczny. Śliczny? Jeszcze go nie nazwałam. Muszę pomyśleć. Śliczny? To ładne imię. Możesz go tak nazwać. To będzie jego domek. Podobno wczoraj źle się czułaś. Już lepiej? Tak, już dobrze. Dziś w nocy cały czas o tobie myślałem. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Ilona Kis. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle. La mia stella è veramente la